Cześć, dzisiaj Pałac Wojanów. Czy wiedzieliście, że na Dolnym Śląsku mamy największe nagromadzenie pałaców i parków romantycznych na skalę Polski? Być może też w Europie. Co 3-4 kilometry znajduje się tutaj pałac otoczony parkiem romantycznym. Niemal każdy jest otoczony, chyba jedyny Pakołczów nie ma parku. Czemu? Być może o tym przy innej okazji opowiem. Dzisiaj obiekt za mną. Pałac Wojanów, przez wielu uznawany za najpiękniejszy, taki trochę disneyowski, księżniczkowy. I coś w tym jest, ponieważ w nim faktycznie prawdziwa królewna mieszkała. W XIX wieku kupił go król pruski Fryderyk Wilhelm III i był to skromniutki prezent ślubny dla jego córeczki Luizy. Oczywiście od razu po kupieniu pałacu nie pojawili się tutaj, ich przybycie było zaplanowane kilka miesięcy później, ale służba tego czasu nie zmarnowała. Spędziła go na planowaniu wielkiej fety i kiedy królewna i królewicz tu się pojawili, to wielka impreza i tańce, i koncert muzyki, dzieci wierszczyki mówiły i płatki róż pod szlachetne stópki. Ale kiedy to się skończyło, pierwsza noc, wieczór, wiadomo, stosunkowo udany, ale później trzeba było rozmawiać i królewna rozpoczęła. To bardzo dobrze, że Zatuś kupił nam ten pałacyk, ale on jest za malutki. Przydałoby się każdą wieżę podwyższyć o jedną kondygnację. Jest on wąski, więc musimy dwa skrzydła dobudować z każdej strony po jednym i park. Parku nie ma, musi tutaj być park. Królewicz raz na jakiś czas próbował tę rozmowę w dialog zamienić, ale ponosił porażkę za porażką, ponieważ nieschnący potok słów wypływający z pięknych ust królewny był nie do zatrzymania. Kilka miesięcy później przybył pan Lené. Usiedli sobie i rozmawiają. Pan królewicz otworzył usta, żeby zacząć mówić, ale nie zdążył wydusić ani jednego słowa, ponieważ królewna ponownie rozpoczęła. Ponieważ potrzebujemy tutaj park w stylu angielskim, mają być stawy, potoki, drzewka, a tak w ogóle to każda ma park, a ja chciałabym, żeby mój był oryginalny i chcę, żeby w moim parku pojawił się drugi taki sam pałac, jaki ja mam. Lené był załamany. Królewicz trochę mniej, bo już nic go nie dziwiło, mając tak piękną i tak bystrą żonę. Ale kolejne spotkanie panowie mądrze zaplanowali już bez niej. Wysłali ją na przejażdżkę z dwórkami w Góry Sokole do Szwajcarki i razem sobie usiedli na tarasie parkowym, tym tam za. Siedząc i racząc się napojem, pysznym Echtsztonsdorferem, czyli takim likierem ze Staniszowa, rozmawiali na różne tematy, aż królewicz postanowił wejść na meandrującą ścieżkę tematu parkowego. Lené mu przerwał i powiedział, że ma pomysł. Kiedy mu go zdradził, królewicz był zachwycony. Co musiał zrobić? Tylko zabrać na tournée półroczne po Europie. Co to jest? Więc wyjechali. Po pół roku wrócili. Oczywiście od razu nie weszli. Królewicz zawiązał oczy swojej żonie i powolutku ją prowadził. Oczywiście cała służba biła brawo, bo szlachetna szefowa wróciła. Przeszli przez dziedziniec. Minęli pałac i doszli do miejsca docelowego. Oczywiście zanim królewicz ściągnął przepaskę z oczu swojej żony, wyszeptał jej do ucha. Moja piękna żono, nawet nie wiesz, jak ja się cieszę, że rozkazałaś, aby w tym parku się pojawił drugi pałac, a nie żeby został zbudowany. Po czym odsłonił jej oczy, a ona stała przed stawem, którym idealnie w tafli, niczym w zwierciadle, odbijała się fasada jej pałacu. Więc technicznie umowa została zrealizowana. Ile trwały ciche dni? Nie wiem. Czy w ogóle były? O tym księgi milczą. Obecnie w tym pałacu jest hotel, kawiarnia z ciastem, kawuchą, więc jak macie ochotę po dolinie pojeździć, jest miejsce na postój i można zobaczyć, że ten staw do dzisiaj istnieje i możecie zrobić sobie unikatowe zdjęcie dwóch pałaców identycznych
za jednym razem. Moi drodzy, pamiętajcie, małe grupy mogą więcej. Do zobaczenia na szlaku.